Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Chronicles of Mystery. Legenda Świętego Skarbu, o tak. Mimo to jak zapomnieć, która to część. Słuchajcie, tutaj zakończyliśmy i teraz miałem troszeczkę przerwy, więc nie za bardzo wiem, co myśmy tu skończyli, czekajcie. A, dobra. Niech jak tylko... Dobrze, dobrze, pamiętam to. Wiem, że mamy tutaj tak, mamy... To jest ta zagadka, czekajcie, zagadka była... To jest adres... Ale gdzieś było o tych kotach. Przedstawia Sfinksa, czyli tutaj mamy już takiego Sfinksa, trzeba pamiętać o tym. Tutaj mamy, widzicie, takie jakby, no nie wiem, jakieś takie trzy rzeczy, widnieje na podstawie. A tutaj mamy takiego kota. I teraz tak... Raz, dwa, trzy. No nie wiem, zobaczmy. Co ja tutaj miałem otworzyć? Czy to jest to? Na czym to polega w ogóle? Jakoś to się... Czekajcie, jakoś to się przesuwa. Aha. Zobaczę, co tutaj jest. No nie ma tutaj za wiele. Żaden z... Na każdym z kotów widnieje hieroglif. Czy to jest rozwiązanie zagadki? Oczywiście, że tak, tylko że... To wygląda mi na Sfinksa. Patrzę, jakie są symbole. Wziąłbym na przykład tego. O, te trzy rzeczy. Coś przeskoczyło, udało się. Tajemnica biurka Napoleona stoi przede mną otworem. No to było akurat proste, tylko że tutaj coś mi się nie zgadzało. Nie wiem skąd ten symbol, gdzieś musiałem go przeoczyć. Ale spokojnie, mamy to. Biureczko się otworzyło. To nie było trudne. Więc jeżeli się otworzyło, to... To mogę to... Aha, i tą płytkę. Tylko to jest... Czy to jest jakaś nasza płytka? Już teraz kuźwa nie pamiętam, słuchajcie. Dobrze, odzyskałam płytkę. I to są dwie. Czy można je połączyć w jakąś jedną całość? Pan Shelmenekot. Pan Shelmenekot. Nazywam się... A, ona dzwoni chyba do niego. Chelsea O'Connell. Przepraszam, że dzwonię tak późno, ale... Cisza jest. Nie chce z nami gadać, czy jak? Tak, chciałabym się z panem spotkać. Aha, oni nie po prostu nie tłumaczą to, co on mówi do mnie. Coś tam mówi do niej jednak. Jeżeli to możliwe, to jak najszybciej. Dobrze, będę, dobranoc. Aha, czyli on coś jednak mówi. Pora odwiedzić tajemniczego sponsora z Afryki. Obiecał, że pomoże mi wyjaśnić śmierć ojca, gdy przyjdę. Boję się trochę, bo to może być niebezpieczne. Tym bardziej, że oni nam tutaj... Jej nie ufam, nie? Tej dyrektorce tutaj tego muzeum, tego instytutu w sumie. Ona nam zajumała rzeczy nasze, nasz pamiętnik. A to jest jakiś sponsor? Ja nie wiem. No zobaczymy. O, Etiopia, słuchajcie. Kurde, szybko się przemieszczamy, co? Dzień dobry, chciałabym się zobaczyć z panem Menekotem. Była pani umówiona. Negus negesti, tak? Nie lubię niezapowiedzianych gości. Tak, byłam. Pan Negesti na pewno na mnie czeka. Ale czemu tak on nazwał? No, w takim razie proszę wejść. Rezydencja jest na wprost. Chyba, że to było jakieś hasło. Luksusowa rezydencja w środku dżungli. Ochroniasz przed wejściem? Menekot musi być bardzo bogatym człowiekiem. A, tu są jakieś świetliki. Siedziba. To by było, słuchajcie, na tyle. Siedziba. No to idziemy. Aha, to jest ten sponsor, tak? Menekot. To ja nie wiedziałem, że on murzyn jest. Dzień dobry, panie Menekot. Witaj, Chelsea. Tak. Sahle, o. Sahle Menekot. Zwycięski lew. Wybraniec Boży. Negus Negesti. Król królów. Możesz do mnie mówić Negus Negesti. Dobra, Negus. Mhm. Negus Negesti, dobrze. To brzmi jak jakiś tytuł magnacki. Twoja sława jest zasłużona. Tak, to tytuł książęcy. Pochodzę bowiem z królewskiego rodu, który wywodzi się z wielkiego Salomona i królowej Makedy. Makedy? To jakaś afrykańska królowa. Słyszałaś może, droga Chelsea, o królowej Saby? Tak, władała nimi...
Bilkis, piękna i mądra kobieta, która wyruszyła w daleką drogę, by poznać króla Salomona. Zdaje się, że miała z nim dziecko, syna Menelika, pierwszego cesarza Etiopii. Bilkis to islamskie imię Mekedy. Jestem potomkiem Menelika i dziedzicem jego korony. Tak? To wiele wyjaśnia. Droga Chelsea, zapewne chciałaby się odświeżyć po dalekiej, jak sądzę, podróży. Zaparowane są przygotowane dla ciebie stroje. Rozgość się w moim skromnym domu. Dziękuję, chętnie skorzystam. O Jezu, co to jest? Portret. Portret, jak przystało na potomka króla. Czynnego z Negestii nie ma za wysokiego mniemania o sobie? No może troszkę. Albo i nie, nie troszkę. Ale tutaj mam się odświeżyć, tak? butelka i ptak. Dobrze, to jest ptak. A butelka? No na przykład, nie wiem, no może to. I teraz tak, kolczyki mam i dzbanek. Dzbanek... Może ten? Nie. Kamienne części, ale jak one mogą wyglądać? Tak? No widzę to, widzę to. Zlewają się. To jest jakiś naszyjnik, nie? Nie wiem, jak mogą wyglądać kolczyki. Może to? Nie. A, to były kolczyki. W sumie to był jakiś jeden. Dzbanek, nie wiem, no tu jest jakieś takie coś, słuchajcie. To jest czajniczek, to nie. Ten nie pasuje. Może ten? Też nie. No, taki dzbanek. To jest doniczka, to na pewno nie. A ile jeszcze tych kamiennych części? Trzy aż. Rany boskie, nie wiem, słuchajcie. Można coś przesunąć, bo to się zaraz okaże, że znowu coś do przesunięcia, a ja znowu... To nie. Coś otworzyć, coś przesunąć. Tu są jakieś też, nie? No, powiem wam, że mam zaćmę. Dzbanek, nie widzę po prostu. Mam tutaj czajniczek, tu... No to? Ale to klikałem chyba. Dobra, może źle, wiecie? No i te kamienne części, ale powiem wam, że one... Kurde... No ciężko. Tu jest jeszcze. Tu. I jeszcze taki, kurde, jeden jakiś. Co, pomożemy sobie? No to wyglądało. Nie wiem, wydawało mi się, że to klikałem. Dobra, wygląda na części starożytnego urządzenia. Czy będzie trzeba to w jakiś sposób połączyć ze sobą? Znaczy, w sensie, wiecie, ułożyć, nie? No i dobra, to by było na tyle, tak? On chce znowu z nami porozmawiać. Pięknie urządzone wnętrze. Jak pan zdobył te wszystkie okazy? Kupuję wszystkie dzieła związane z moją ojczyzną. Wbrew pozorom, w Afryce nie mieszkają same dzikusy. Docierają do nas wieści, że ze świata pani ma w świecie sławę dobrego dziennikarza. Doprawdy. Pani artykuł o Nature of Science są nie tylko ciekawe, ale równie błyskotliwe. Dobrze się je czyta. Dziękuję. Staram się dobrze wykonywać mój zawód, choć zawsze wychodzi mi to na zdrowie. Nie zawsze wychodzi mi to na zdrowie. Czasem trzeba przeprowadzać śledztwa, a to nie każdemu się podoba. Podoba mi się pani dążenie do prawdy. Może mogłaby pani mi pomóc. Z przyjemnością niech pan jednak powie, o co chodzi. Niedawno na aukcji w Londynie zakupiłem ciekawe eksponaty. Fotel Napoleona Bonaparte oraz egipską skrzynię, zresztą pięknie zdobioną. Jestem dumny z nowych nabytków, ale skrzynia, mam z nią mały problem. To na tej aukcji spotkał się pan z Irene Jacob, właśnie ta Irene. Ona nam zajmowała ten dziennik, słuchajcie. Tak, w Londynie poznałem panią Jacob, ale wróćmy do skrzyni. Problem polega na tym, że pracownicy domu aukcyjnego nie potrafili jej otworzyć. Można powiedzieć, że kupiłem kota w skrzyni. To dziwne, o ile wiem, powinni sprawdzić, co sprzedają. Tak, powinni, a jednak nie znaleźli sposobu na jej otwarcie. A nie mogli użyć siły ze względu na bezpieczeństwo antyku. Może pani spróbowałaby ją otworzyć. Mogę się jej przyjrzeć, ale niczego nie obiecuję. Proszę, skrzynia stoi pod ścianą. Da sobie pani radę. No i tak, cała robota oczywiście my musimy nią wykonać, bo po co?
Jak słyszycie gdzieś jakieś odgłosy tutaj w tle, to się nie przejmujcie. Oczywiście Diana mi tu biega. Pranie robię, dajcie spokój. Wszystko, to jest ta skrzynia? Fotel Napoleona. Gdyby Irene udało się go kupić, miałaby piękny komplet. Aha. Co to za hieroglify? No dobra, jest jakaś kombinacja, rzeczywiście. Może nam się, słuchajcie, to przydać. W sensie, jakby to spisać. Co to za hieroglify? I tylko to, tak? A gdzie jest ta skrzynia? Tu. Jak to wygląda? No. To zamek szyfrowy. W jakim porządku powinnam ustawić te hieroglify? Na fotelu Napoleona widziałam podobne znaki. Czy tam znajdę wskazówkę? Oczywiście, że tak, tylko że fajnie by było tak mniej więcej, słuchajcie, to spisać tu. Kurde, ale nie wiem za bardzo jak. Dobra, jakiś taki siedzący ptak i ptak z trzema jakimiś rzeczami. Zróbmy tak po trzy. Zróbmy tak. Na czym to polega? Aha, przede wszystkim to ja widzę, że ja muszę kawałeczki połączyć. Czyli zróbmy z tego układankę, jak się patrzy. Dobra. Nie. Dobra. To jeszcze poczekajcie. Z drugiej strony zrobimy chyba to samo. Nie ma problemu. A, i teraz możemy tym pokręcić, tak? Aha, dobra, poszukajmy może takiego... O, właśnie to. Potem jest taki ptak. Dobrze, teraz później jest ptaszek, ale z takimi trzema jakimiś... Oto. Mam nadzieję, że to mi nie ucieknie, że nie będę musiał jeszcze raz tego powtarzać. Potem jest takie jakieś zawirowanie, dwie główki i takie coś. Nie, jest ok. Zawirowanie. Jaki tekst w ogóle. Takie coś i trzy główki. To są dwie. Czy dwie tam były? O, kuźwa. No właśnie. O, chyba dwie były. Frodo, kuźwa. Weź się skup. Nie, dwie, co ja. Potem jakaś pszczoła i pelikany. O Boże. No trzeba sobie jakoś radzić, no co? Potem jest, słuchajcie, pszczoła i pelikan. Znaczy jakiś ptaszki. Jest, udało się. Ciekawe, jakie skarby skrywa ta skrzynia. Ta skrzynia razem. Okej. Okay. Co my tu mamy? Czyżby to była kolejna kamienna płytka? Trochę się pokruszyła. Oczywiście co? Pewnie będziemy musieli ją poukładać, co? Dobra, chodźmy do niego, zagadamy, powiemy, że zrobiliśmy co trzeba. Chociaż tutaj jeszcze coś, czekajcie. Co to jest? Stół, po prostu. Rozumiem, że... Aha, okej. Okay. A te nasze? Nie. Że kawałeczki trzeba, słuchajcie, poukładać. Więc co? Czy można je przekręcić? Po co? Głupio pytam. Bo głupio pytam. Przecież wiadomo. No, o kuźwa. O kuźwa, że tak powiem. Ciekawe, do czego jest ta linia tutaj. Więc słuchajcie, może... O! Dobra, mam coś. Przyspieszę tutaj film i ułożę to szybciutko. O Jezus, Jesus, mówię wam.
dobre 20 minut się tutaj męczę przy tym. No nie było to takie oczywiste, bo tutaj były te połamania. Okazało się, że można to przekręcać w jeszcze, nie tylko przekręcać wokół własnej osi, ale jakby odwracać na drugą stronę. I chyba o to chodziło, dlatego to tak nimi nie wchodziło. Troszkę tutaj cięcia zrobiłem, bo no 20 minut, słuchajcie, jaki po prostu masakra. Zatrzymałem się przy tym. Muszę znaleźć coś, czym mogłabym skleić tę płytkę. Dobra. Trzeba poszukać jakiegoś kleju albo co. Kurde, dajcie spokój. Gdzie szukamy takiego jakiegoś kleju? Tu? Nie, tu jest tylko to. Czy można by było to skleić? Tutaj jest ten hieroglify. A może wyjdziemy stąd? Zaraz zobaczymy, słuchajcie, bo może... Może nas tutaj gdzieś... A, dobra, mamy coś. Okej. Okay. Tutaj może poszukamy jakiegoś kleju. Stołek, bębenek, nóż. Tu jest moneta. Bębenek. Jakiś kawałek noża. I co to jest jeszcze? A, stołek. Ej, krzyż mi teraz tutaj wskoczył. Tu jest chyba ten krzyż. A taki jakiś stołeczek. To wygląda na taki stołeczek, ale to jest... Może to? Tak. Bransoletka, nóż, żywica. No to właśnie tą żywicą chyba skleimy to. Nie wiem, jak to może wyglądać. To chyba jest żywica. Mhm. To jest ten nóż. Żółw. Widziałem go tu. Kanister. No, tak. Jasne. To. Nie, to nie jest kanister. Zlewa mi się. Maska. Też widziałem ją tu. Bransoletka. Może to? Nie. Wygląda jak jakiś pierścień. Może to? Też. Tak, bransoletka. No i ten łyżka, dzbanek, kwiat. No to wygląda mi na ten. Łyżeczka. Dzbanek, kwiat. Dzbanek, tak? No to może to? Nie, to. I ten kanister z kwiatkiem, tak? Kanister i kwiatek. To na pewno nie, tak? Nie. Kwiatuszek jakiś. No chyba to o to chodzi, tak? A kanister? Widzicie już pewnie? Serio nie widzę. A jak nie widzę, to już źle. Nie. Nie chcę klikać też na oślep. I chyba tego nie znajdę. To? Też. Nie, nie widzę. Też nie. Dobra, gdzie to? Co? Tutaj. Tu jest gdzieś kanister. Widzicie go? Nie wiem. Może być. Może posłuży za mocne spoiwo. Dobra, to wiedziałem, że żywica. Chodźmy więc tam, skleimy to. Słuchajcie. Tylko teraz pytanie. Muszę znaleźć coś, czym mogłabym skleić tę płytkę. A może to trzeba podgrzać, słuchajcie. No bo to tak bez sensu, nie kamykami. Można? Nie. Dobra, wyjdźmy jeszcze raz. Może tu można teraz wejść? Nie. Mogę się cofnąć. No to cofnijmy się tam. A, czekajcie, tu mogę przejść jeszcze. A, dobra, jest piec, można wypiec coś. Tylko, że tu są jeszcze jakieś rzeczy. Okej, okay, whisky, nóż, młotek. Whisky, tak? Whisky, moja żono. Tu są dwie monety. Nóż, młotek. Młotek jest. Nóż. Taśma kombinerki.
Naszka. Rękawiczki. Nie chcę za dużo, bo zaraz sobie po... Wiecie, bananki. Się pomylę tutaj. Toporek. To był kamień, tak? Taśma. To nie, tak? To nie jest ten toporek? No dobrze. Nie, to nie. Rękawiczki. Shit. Ryba. Jeszcze mi się jakaś ryba pojawiła. Też nie. A tu jest rybka. Olejarkę tu widziałem. Whisky. Nie wiem czy to. No to jest jak wygląda mi na szampan. To nie, a to? No to była whisky, okej. Okay. Czemu ten toporek mi tutaj nie wchodzi? To jakiś jeszcze inny musi być. To nie. A to był toporek, okej. Okay. Tu są rękawiczki, no na litość. Taśma i ta menażka. No, to będzie menażka, a taśma... Taśma. Stara puszka tu jest. Będzie. Ociosany musi pasować w konkretne miejsce. Czekaj, do czego mi to? No ale dobra. To było pierwsze, co mogliśmy tutaj poszukać, więc... I tu jest piec chyba, który... Będziemy mogli to chyba wytopić. Dobra, weźmy ten kamień. Coś blokuje przepływ powietrza. Muszę znaleźć sposób, żeby odetkać komin i zapalić ogień. Aha. Naciskam niektóre kamienie, inne wysuwają się lub chowają. Aha. Ale co, no ale co, że znaleźć odpowiednie ustawienie kamieni. Czekajcie, bo nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Te, które są wciśnięte, mogę zostawić. Tu zostawiam. Kurde, nie wiem na jakie to zasadzie działa. Serio. To mi wtedy się wysuwa znowu. To... Znowu ten wyszedł. Ten znowu mi wyszedł. Może nie można tak metodą prób i błędu, bo to będzie głupie, nie? Serio, nie wiem na czym to polega. Naprawdę. Nie wiem jak ja to zrobiłem, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. Nie pytajcie mnie, to było głupie. Udało się, znalazłem odpowiednią kombinację, teraz mogę rozpuścić żywicę. Mogłabym rozpuścić żywicę, ale w czym? Dobra, szukamy jeszcze czegoś, jakiegoś pojemniczka, co? Okej, dobra. Czyli teraz bawimy się w cienie, tak? Może będzie mi łatwiej, zaraz zobaczymy. Albo może i nie. Tutaj takie dzbanuszki, no różne, różniste są. Um.
dzióbkiem. Taki podłużny. No, rondelek. Ten rondelek to będzie chyba w dechę. Mogę znaleźć też tego takiego właśnie z dzióbkiem. Tu jest. Albo tego na przykład. Tu jest taki z takimi... Nie, to nie ten. Też nie. Nie chcę tak klikać. To? Też nie. Moneta gdzieś też jest? Wiecie co, nie wiem, który to jest. Któryś z tych tu? To? Też nie. To? Też nie. No jeszcze trzy takie. Wiecie co? Można coś odsunąć? Się okaże, że można coś odsunąć. O! Dobra. Świetnie. No to sobie, to bym sobie szukał. Jeszcze jeden taki z takimi... z takim wzorkiem jakby, nie? No ale... O, tu jest moneta. No ale nie widzę nic już z takim wzorkiem. No, bo jest tu. Ja pierdzielę. Wygląda na żaroodporne. Dobra, bierzemy to. A nie mogę tak. Dobra, to chodźmy tu. To tu. To tu. Good, good, good. Na razie tego zabrać nie mogę. Tak jakby kazali poczekać, nie? Nie, nadal nie mogę. Nic tu czymś sobie pomóc, czy coś? Tutaj coś jest. Co to jest? O, shit! Listki, słuchajcie. No, świetnie! O, sakra! Nie widzę tego. Wszystko mi się myli. Moneta. Tu też. Nieźle się zlewa, nie? Takie coś podłużne. Takie o... O tu. Tutaj taki jakiś taki ładny liść. Cholera. A tu taki oskubany, to może ten? Nie, też nie. To ten też, a ten też nie. Czekajcie jeszcze raz, bo... O! Zmieniło swoje te położenie. Kurde, no, no właśnie, tego bym dał. A to, takie pierzaste coś? Boże, przecież to może być wszędzie. Dobra. Przypomina mały pędzelek. Czyli chodziło o to, żeby, słuchajcie, zamieszać. Ty można skleić coś na amen. Okej, okay. I teraz już nie potrzebuję, mam to. Więc myślę, że możemy się wrócić. Skleić tą płytkę, słuchajcie. W końcu. Dobrze, to już jest cała kolekcja antycznych płytek. Czyli teraz musimy połączyć... czy nie? Dobra, nie muszę. Myślałem, że trzeba połączyć. Pogadajmy jeszcze z Menekotem. Udało mi się, otworzyłam skrzynię. Rzeczywiście pięknie zdobiona. Misterna robota. W środku było, były te płytki. Skleiłam je. Zdałaś egzamin. Chciałbym zaproponować Ci, droga Chelsea, współpracę. Jeżeli przyjmiesz moją ofertę, czeka Cię wielka sława. Większa nawet niż Twoje
twego przodka Maucha. Egzamin? To był egzamin? Po co miałby mnie pan egzaminować? Musiałem sprawdzić twoje umiejętności. Wydarzenia, w którym udział ci proponuję, jest ważną sprawą nie tylko dla Afryki, ale też dla całego świata. Co miałabym zrobić? Musisz wiernie mi służyć. Tylko tyle. W zamian będziesz miała temat na pierwsze strony gazet. Jeżeli pomożesz mi osiągnąć cel, będziesz sławna. Ale ja wiem, czy ona chce. Na czym konkretnie polega pański plan? Jak już mówiłem, droga Chelsea, pochodzę ze starożytnego rodu królów, którzy panowali w Afryce. Chciałbym odbudować królestwo moich przodków i zasiąść na jego tronie. Serio. Wielkie Królestwo Afryki będzie miało swe granice od Egiptu i Półwyspu Arabskiego na północ po Zimbabwe na południu. Kilka państw będę musiał podbić. Ich władcy nie poddadzą się bez walki. Negus Negesti. Chciałabym cię o coś zapytać. Negusie, słucham, Chelsea. Irene wspomniała, że poznałeś mojego ojca. Planuję napisać artykuł o jego odkryciach. Wiesz może, w jakich okolicznościach zginął? Chelsea, teraz nie czas na takie rozmowy. Przyjdzie moment, gdy powiem ci, co wiem, ale jeszcze nie teraz. Czas na posiłek. Zapraszam, zjedz ze mną. Jestem ciekaw, czy on czasem go nie zabił. Dobrze, ale wrócimy do tej rozmowy. Tak jakoś mu nie ufam. Stół biesiadny. Ten znak, już go gdzieś widziałam. Przedśmiertny rysunek Luka. Gdzie? Nie widzę. Nie wiem, o jaki znak chodzi. Jest jakaś piątka w ogóle. A, piątka. No to tą piątkę chcę. Żaba, lalka, kieliszek, ale syf. Jeszcze literka A też gdzieś. Kokos. Jezus, ale mam ten. Nie ananas, tylko... O, tu jest A. Żaba. Żaba. Mięso, kokos. Mięso, może takie? Nie. Może takie? Też nie. Tu jest kokosek. Nisza, widelec. Widelec widziałem tu. Sygnet. Się obawiam, że on tak nie chce z nami rozmawiać, że on może być w jakimś świecie. Mieć współudział w śmierci naszego ojca. Coś wiedzieć więcej. W końcu ich tam gonili na tym filmiku, pamiętam. Oko, mięso. To jest oko, ale może takie. Dobra. Co z tym mięsem? No niby tutaj... Niby to? Nie. Niby to jest mięso. Tu jest mięsko. Też nie. O, pierwszy raz wam pokazałem, jak źle coś zrobimy. W sensie, jak długo, nie? To właśnie takie coś się pojawia. Monety żadnej tutaj nie zdobyliśmy też. Będziemy powoli... chciałbym to jeszcze zrobić i będziemy powoli kończyć. Się dzisiaj trochę namęczyłem, powiem wam. Zwłaszcza na tych układankach tam. Ja pierdzielę. Pająk też gdzieś widziałem. Gdzieś mi śmignął. O, tu. Co z tą lalką? To jest, ale to jest jakaś... To nie jest lalka. Mięso. Sygnet. Czuczuruczu. Uczu, uczu. Serio. A można coś przesunąć? Bo znowu szukam, a znowu się okaże, że gdzieś trzeba coś przesunąć. Nie wiem, co z tym mięsem, słuchajcie. Tu wygląda... A, to jest mięso. Lalka. Kieliszek. Tu. Nisza. Ale nisza w czym? I ten lalka i sygnet. Serio, żebym ja takich rzeczy nie widział? Nic nie można przesunąć. To jest laleczka? Naprawdę? Dobra, niech będzie, nie? No i teraz ta nisza i sygnet, tak? To jakiś sygnet, no to jest jakiś pierścień, prawda? To też może być malutkie. Gdzieś zaczepione. Kostki. Na tej żyrafie coś? Nie. God damn it. Nie. Tutaj mi się tak zlewało, to też nie.
Kajdanki. Ja był tam ten kanister, to w ogóle nie mogłem tego znaleźć, więc w życiu bym tego nie znalazł. I tutaj też może być podobnie. Albo po prostu. Co? Co to było? No i to jest sygnet. Nie wiem, o co chodzi z tą niszą, wiecie? Będę musiał poczekać na jeszcze jedną podpowiedź, bo nie dam rady. Pewnie coś takiego prostego. Dawaj mi tą podpowiedź. Nisza. Co? Co to było, słuchajcie? Zdobiony. Zdobi go znajomy znak. Znowu to oko. Chyba chodzi o ten symbol. O to jej chodziło. Znowu mogę z nim porozmawiać. Nie wiedziałam, że Injira i Wat są takie dobre. Co to jest? Mam najlepszego kucharza. Potrafi wyczarować cuda ze zwykłych warzyw. Chyba panu coś wypadło. Negus, negesti. To sygnet. O, dziękuję. To dla mnie bardzo cenna pamiątka. Dała mi go matka. To sygnet jej przodków, starożytnego rodu, z którego pochodzi. Na cześć wielkiej królowej dostała na imię Makada. A co to za symbol został na nim wygrawerowany? To jej herb, znak rodowy. Od kiedy matka dała mi ten sygnet, oznaczam nim wszystko, co do mnie należy. Każdy przedmiot. Każdy. Bardzo się cieszę, że go znalazłaś, Chelsea. Podobno ten sygnet Salomon podarował Menelikowi. Później pożadkowej mojej matki umieścili na nim ten herb. Pan rzeczywiście uważa się za potomka Salomona i Bikis, czy Makadę, czy jak ją tam. Co do pańskiej propozycji, nie zgadzam się. Bardzo dobrze. Nie będę pracować dla kogoś, kto zabija, żeby zdobyć władzę. O czym ty mówisz? Taki znak znalazłam na barce. Narysował go Jean-Louis Remy. Były profesor, zamordowany na swej łodzi w Paryżu. I nie udawaj, że nic nie wiesz, morderco. Pamiętaj, Chelsea, że kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a tu mam władzę absolutną. Może nad swoimi plecznikami, bo na pewno nie nade mną. Mam nadzieję, że gdy odpoczniesz i się zastanowisz, zmienisz zdanie. Wiedziałem, już mi się on nie podoba. Idiotka ze mnie, skończona idiotka. Tak dać się podejść. Aha, czyli jesteśmy w jakimś więzieniu chyba. Jakiemuś uzupatorowi. Co ja sobie myślałam, że wypuści mnie i da całusa na drogę? I co dalej? Nie mogę tu zostać, bo mnie zabije. Bandyta w białych rękawiczkach. Te jego plany. Marzy mu się wielkie państwo. Jest chyba niepoczytalny. Ta jego makadę w grobie się przewraca. Prawowity następca tronu nie musi zabijać, żeby go objąć. Muszę się stąd wydostać. Idealny moment, żeby sobie zakończyć. Ale się umęczyłem. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Na pewno się wydostaniemy. Wiedziałem, że ten negusti kuźwa jest nic nie wart. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Za dzisiaj Wam dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, cześć.